kropa? Kropa. Kropa. Ej, jego nie słyszę. Bo go nie ma. Ale jak go nie słyszysz? Jak go nie słyszysz? Mam ci wytłumaczyć, na czym polega koncept niesłyszenia kogoś? Mam ci wytłumaczyć, na czym polega koncept niebycia na rozmowie. Kropa. No. Kropa. Tak. Chcę znać genezę tej nazwy. Dał mi numer, więc... O. Jezu, się zaczytałem, przepraszam. Okej, halo. Okej. Przed chwilą cię wyzywała właśnie, że nie macie. Nie, no bo właśnie zaczytałem w książkę, przepraszam. A, dobra, nie udawaj mądrego. Wiesz co, mogłeś wejść i wymyślić cokolwiek innego. Równie dobrze mogłeś wejść i... Oj, sorry, robiłem 1000 pompek, nie mogłem. Co? Ja czytałem tą książkę i nie wiem, gdzie ją wyjebałem. Myślałem, że poszedłeś po pomidorówkę znowu. Ale ojebałbym sobie pomidorówkę jeszcze raz. Stary. W to nie wątpię, Krystian. Dobra, zamknij japę, też jesteś ulany. Nie, Krystian. Wcale. Kropka jestem? Jesteś. Okej, nie było tematu. Żałuję, że spytałem. Patrz, to czytałem, skurwy synu. Patrz. O, to czytałem. Patrz, jakie to kurwa grube. I jesteś na drugiej stronie, tak? Okej. Okay. O, słuchajcie, kropka. No? Ty nie jesteś Adrian Doksem. Co ty robisz? Mogłam mu coś zrobić, ale... Nie okay. Musisz o tym wiedzieć. Gdzie jest Adrian Doks? Wiecie, nie mignął. Co? Gdzie jest Adrian Doks? Dobra, nie wiesz co? I don't fucking care. Może tak zostać. Nie obchodzimy to. Niech tak zostanie. Jest trójka? No, jest trójka? Jest trójka. Mnie to nie obchodzi, jakby... Ty... Nie. Słuchajcie, dzisiaj... Wiesz, co dzisiaj robimy w ogóle? Ja też chciałbym wiedzieć, co dzisiaj robimy. Dzisiaj robimy... Jemy pomidorówkę! Patrzymy, jak Krystian wpieprza pomidorówkę. Bo ja zajadam słodki. Czekaj, Kamil, pójdę się odlać po szluga i możemy zaczynać. Z2 wielki, panie Kamilu! No, dziękuję. Od tego oczekiwałem w sumie. Kropa. No uleć mnie! Alright guys. No leć, uleciłem! No Marek! Marek, leć, uleciłem! Marek, no teraz nas podjadą! O hej, nie zauważyłem was. Akurat idę sobie pokopać trochę diamentów. A wiecie, gdzie są najlepsze diamenty? Na serwerze piwnicamc.pl. Serwer daje dużo możliwości, dużo dobrej zabawy. Możecie tam spotkać rzępika, kiebaba, bezsens, sa i kogoś jeszcze, chyba. Serwer z wieloma możliwościami. Bić do grupy na Discordzie piwnicamc.pl, link w opisie. Nie przegap tej epickiej rozrywki! Okej. Okay. Nie okej. Okay. Jest Krystian? Nie. A sorry, nie zauważyłem. Taki drobniutki jesteś, nie zauważyłem cię o tej kamerce. Jest to, ty kurwa jana! To, że mi się morda świeci, ledwo co ją widać, to nie znaczy, że... Goście, to, że ci morda świeci, to jest jedno. Ona się rozpycha, na dwa bieguny leci. Cześć słońce, masz zajebiste włosy. Nie uważasz tak. No nie, no ciekawy jesteś. Jeżeli cię ciekawi, bo ja wiem, że cię ciekawi, to z tyłu u rzępika na kamerce to nie jest piec, to jest teleporter. Mam piec, mam patrz, mam jeszcze to. To jest piękna sprawa. Sam budowałeś? Co to jest? Nie, no to bongo jest stary. Wiem, że bongo. Tam było kropka 308 wyszukiwane. Było wyszukiwane. Stalker.exe. Okej. Okay. Co jest k***a? Od razu się wyświetliło! Sad uznajmy, że ten trzeci to jest kropka, okej? Okay? Tak, uznajmy. Brzmi ładnie. Uwaga. Był fajny dzień. Słońce świeciło tak fajnie na niebie. Adrian Doks szedł przez park i zobaczył dwóch całujących się ludzi. Jeden z nich był ulany. Chyba mowa o tobie, Krystian. Ale i tak był hot. A to o mnie, sorry. Nie, to nie masz być Krystian. Albo jedno, albo drugi. Nie może być obydwa. Adrian Doks się chyba zakochał. Poszedł do pary. Adrian Doks. Hej! Zarumienił się. Szepcze do rzępika. Patrz, jaki słodzie.
szepczę do kebaba. K***a, bierzemy go. Ty tak szepczysz? Tak szepczysz? No. Hy, halo. No hej, słodziaku. Rzępik i kebab się śmieją. Ty fajne, jak my masz kebab z głowy. Z czego się śmiejecie? Jezu. A nie przeczytałem. Minęły 2 miesiące. Adrian doszedł przez miasto. Nagle zobaczył kebaba i Rzępika całujących się. A to klasyczna sytuacja u mnie na mieście. Podszedł do nich Adrian Dox. Patrzy się na nich ze smutkiem się pisze. A tu mamy wideo prezentację, podpisane nawet jest. Kebab i Rzępik wzięli Adrian Doxa do swojej rezydencji. Rzucili go na... Okej, dalej nie idziemy. Haha, seks. Okej, kto to zrobił? Kto to kurwa zrobił? Kurwa, nie tak! Czemu on czerwono? Czemu ja urodziłem chłopca, kurwa? Czemu wy jesteście szczęśliwi? Czemu ja tak wyglądam? Dlaczego? Dlaczego to się stało? Jesus fucking Christ. Super sugestie dla ciebie. O tak, to jest coś, co... jest podpisany Adrian Dox, kurwa. Co? Od tygodnia bez przerwy pada. Powinna się przejść. O, od tej kwarantanny... Co? Kiedy wyszłam z bloku, zauważyłem kilka osób na boisku. Ktoś tam stoi. Krzyknął jeden z nich. Podoba mi się. Hej, ja przepraszam za kolegów. Kamil jestem. To ja. Twoje imię. Miło cię po... A... O nie, to jest... Kropka. To jest pogłos tak, adekwatny? Tak. No tak. To jest tak, że ty się wcielasz w tą postać. Czyli, okej, uznajemy, Rzępik, miło cię poznać. Ale nie, stop. Mam do autorki zastrzeżenie, bo jak tak kurwa teraz patrzę, to ona jest feministką, bo narzuciła ideologię tutaj taką, że jesteś kobietą. Chuj ci w dupę. Zaproponował Kamil. Kamonie. Chuj ci w dupę, zaproponował Kamil. Kamil, nie pomogę takich rzeczy. Wyobraź sobie, że podbiegam do jakiejś kobiety, podbiegam taki zdyszany, ona tak patrzy na mnie i mówi: nie mam kopsnąć piątki na piwo, a ja mówię: czekaj, chcę zaproponować ci. Pewnie, o ile nie będę krzyczeć źle, mi się to kojarzy. Dodałam, po czym Kamil złapał mnie za rękę i zaprowadził na boisko przed blokiem. Okej, to jest dosłownie jakaś chora fantazja ze mną. To jest jakaś chora fantazja, mi się to podoba, biorę to, daję plusa. Ja mam kropka taki projekt. Dawaj, kropka. Dobra, ładnie. Przeczytaj co. Jesteś niemiły, wiesz? Jestem kochany, ty chcesz... Wyrewolwerowany rewolwerowiec, wyrewolwerowca. Kamil! Ja. Weź myszkę, teraz tak, przez... No właśnie, co to kurwa jest? Okej. Ja to zrobiłem wcześniej. Ta strona rekomenduje rzeczy, które już oglądałeś wcześniej. Kamil. No właśnie, jak przeglądaliśmy AliExpress i szukaliśmy prezentu dla ciebie, to... Tak. Co możemy wpisać w wyszukiwarkę? Fish Steve X Creeper. Co? Czy człowiek pokocha moba, a mob człowieka? Czy po stracie wszystkiego można sobie od początku wszystko poukładać i móc funkcjonować normalnie? To jest... Chyba syndrom bitej żony, czy coś w tym stylu, nie wiem. Syndrom bitej żony! Bardzo niezdrowa relacja, mi się zdaje. Czemu to jest bardziej oglądane? Pewnego słonecznego dnia, kropka kebab i Rzępi poszli sobie na kawę. Gdy przyszli, zamówili sobie kawę i tak sobie się dobra Rzępik nie wydar. Czekaj jeszcze raz. Więc to jest pewnie ten moment, w którym on krzyczy orangę. To jest ten moment, kiedy pisze zaczął przez o k***wa. Kebab pantoflem? Jezu. Oh yeah! Film będzie plus 18, Jezu, kurwa. Czemu takie reklamy mi się wyświetlają z boku? Kebab szybko podbiegł do swoich znajomych i poinformował, że że musi spadać, gdyż cytuję: idę na kanko z kropką. A Rzępik totalnie już podwkurzony, ponieważ Adrianek zajebał go w skrabel jednym punktem. Ty pan to flaszu, ale jak możesz? Kebab zszokowany odpowiada: o co ci kurwa chodzi? To kurwa, że kropka mi się podoba i to już noś od dawna. Nie wierzę, że to robimy. To uwierz. Zabukał do drzwi, powinno być. I czekał i się nie doczekał. Drzwi otworzyły, kurwa, kto przecież dziwi? Otworzyły się, a w nich stała ona w białym, jak płatek śniegu szlafroku. O, kebab, wejdź proszę, powiedziała kropka. Widać to w moim dialogu.
Wyobraź sobie, że idziesz do typiary, nie? Umówiliście się na randkę czy coś w tym stylu. Pukasz do niej do drzwi i ona otwiera drzwi i zamiast, wiesz, takim fajnym głosem powiada: o, jebam! Wejdź, proszę! Człowiek inaczej mówi? Jak pan Krab ze SpongeBoba. Kebab! Dobra, mogę to przeczytać innym głosem, jak chcesz? Dawaj. Dawaj. O, kebab, wejdź proszę, powiedziała kropka. Kebab wszedł do środka i poszedł z kropką na górę, do jej pokoju. Kebab usiadł na krawędzi łóżka, a kropka zapnęła dziwi, ale mnie wk***a. Cis! Spokojnie, kebab. Cis! Ja będę po to robił grafiki, nie? Zrzucając... Ej, ale wolałbym szczerze, żeby kropka robiła grafiki, bo ty chuja zrobisz. O, nie. Chcesz solówę ze mną, żegę. Gościu, chcesz solówę ze mną teraz, nie? Chcesz solówę ze mną? Dawaj, chodź. Dobra, kasztanie, nie będę z tobą gadał. Dobra, idźmy dalej. Zrzucając z siebie szlafrok, odkrywając skąpą czerwoną bieliznę. Tego nie narysuję. Narysuj to, proszę cię. Podeszła ona do kebaba, przewracając go na plecy i klęcząc na nim powiedziała: rozumiem się, kebab! To ci się spodoba! Przestań! Nie! Ja cię kocham! Proszę przeleć mnie, a nie kebaba! Nie wierzę, że się znalazła w takim momencie swojego życia. Ale ty do tego doprowadziłaś. Ja chciałem tylko sprawdzić wodomierz, okej? Ja nic nie chcę zrobić. Fantastyczne bestie zbrodnie. Co? Fantastyczne bestie zbrodnie. Grindelwald. Skamender, peruka, do cosplay krótka, brązowa, kręcone. Kebab już miał brać zamach, żeby jebnąć rzępikowi w mordę, ale powstrzymała go kropka, która już ubrana wybiegła z domu i powstrzymała rękoczyny. Wtedy zaproponowała, że mogą zrobić... Nie mogą! Kropka, ale jak tak protestujesz, to znaczy, że jesteś innej orientacji? Nie, tak działają orientacje, Krystian. Masz duże braki, Krystian. Fundamentalne braki. Tak szczerze, kto by wygrał? Tak solówy, ja kontra rzępik. Nie wiadomo, szczerze ci powiem, bo z tego względu, że nie znamy tak naprawdę swoich sił. Dobra, pomiędzy nami. Gościu, wystarczy sobie kurwa dwie rundki wokół ciebie, już się zmęczysz, nie? Stary Stephen Hawking by cię rozłożył na części pierwsze. Co ty nie no kurwa, kropka, masz może piwnicę, w której mógłbym spać, to pójdę za... Kamila, jak będzie u ciebie w Warszawie? Tam? I tak gadali, aż do 4 nad ranem, po czym rozeszli się do swoich mieszkań. Kiedy kebab miał pójść spać, dostał wiadomość od kropki. Ogólnie... powiem wam taką historię. Była chyba 3 nad ranem. Ja spałem, nie? Ja spałem. To była kropka. I nagle dzwoni telefon i wiesz, ja nie wyciszyłem go, ja taki obsrany, że coś do mnie dzwoni. I wiesz, odbieram, tylko że byłem półprzytomny. I kolega do mnie z jakimś takim głupim tekstem, oczywiście nad ranem, że siema, nie mogę znaleźć mojego kilofa diamentowego z mendingiem. Ja taki niewyspany, wiesz, co mu odpowiedziałem. Kebab zasnął. Zapomniał o budziku i wstał o 16:26 i musiał pędzić na załamanie karku, by zdążyć. Na złamanie, debilu, pany, kurwa, ortopedo pierdolony. Na złamanie karku. No powiedziałeś załamanie, kurwa. Dobra, Jezus Maria, gąsie, gościu. Załamać to się może, kurwa. Zaraz, zaraz będziemy robili próbny test szóstoklasisty z matematyki. Zobaczymy, jak tam się popiszesz, gościu. Dupę, kurwa. Pewnego słonecznego, zajedwabiście pięknego dnia, kebab siedział sobie w swojej piwnicy, klasycznie, siedział tam sobie i rozmyślał nad sensem swojego życia. Chcę znać sytuację, w której faktycznie siedzę w piwnicy i myślę nad sensem życia. Jak często to robisz, Krystian? Ja tak mam codziennie. Okej, okay. Warto byłoby czasami ograniczyć batoniki i wyjść z domu, wiesz? I wtedy nagle do piwnicy wbił rzępik. Dawaj, czytaj. Kebab! Kocham cię, okej, okay, jego sąsiedzi pierwsi wiedzą, kiedy jest nagrywane nowe dno dna. Rzępik zaczął wydawać z siebie dzikie dźwięki i zdarł z siebie ubranie. Okazało się, że miał pod spodem strój striptizera. Masz pod sobą? Ja chcę usłyszeć te dzikie dźwięki! Dawaj. Banan! Odpal kamerkę i zrób to samo.
Wyglądasz jak małpa, gościu, jak się uśmiecha, wyglądasz jak małpa, która nasikała sobie do mordy i jest szczęśliwa, że ma co pić. Rzepik, jak ty dałeś radę przylecieć przez te małe okienko w piwnicy? On nie wyleciał przez okienko, po prostu dziurę wyważył w drzwi, w ścianie. Ja jestem ciekaw, jak się zmieszczę do tego pociąga, jak będę do Warszawy jechał. Nie zmieścisz się, nie oszukujmy, nie zmieścisz. Ostatnio, stary, szczerze ci powiem, że konduktor mi kazał pójść do wagonu dla rowerów, bo powiedział, że już miejsca nie ma. Ja się preferuję, jakby żeby w każdym pociągu był właśnie taki wagon, jak były kiedyś takie wagony z węglem, nie? No to żeby się pozbyć węgla i tam właśnie, tam was umiejscowić po prostu. Nie, bo w sumie pociąg wtedy nie ruszy. Dobra, mnie jeszcze, nie było tematu. Ale ty jesteś jakimś trendem, widzę, na Wattpadzie. Nie wiem, czy to jest... Bo z jednej strony fajnie, bo popularyzacja, z drugiej strony się bardzo niepokoję, patrząc na to. Rzempi, przygotuj się na najbardziej spaną i niedorozwiniętą historię tego lata. Kebab miał właśnie zacząć nagrywać. Jednak na Discordzie nie był aktywny. Rzempi praktycznie gwóźdź programu. Nie nazwałbym go tak. Nazwałbym go... Gwóźdź. Dodatkiem bardziej. DLC. Jak macie pizzę hawajską, no nie, to ja właśnie się czuję jak taka pizza hawajska. To jest jedyny dodatek, któremu nikomu nie jest potrzebny. Rzempik jest jak taki zwierzak waszej dziewczyny. Nie możecie powiedzieć twarz, że nie lubicie go. Bez kitu, no nie. Klopka, masz przy sobie swojego brata? Nie. A gdzie on jest? Tutaj go nie ma. A gdzie jest? W piwnicy? Nie interesuję się tym. Nie zadawaj trudnych pytań, Rzempik. Chciałbym szczerze, moim marzeniem zawsze po pierwsze było poznać Klopkę, a po drugie zadać jedno pytanie jej bratu, jedno poważne pytanie. A on cię nie chce poznać, on cię nie lubi, es? Nawet pewnie nie wie, że istnieje. Nie wie. Rzek Adriandox, ja się tym zajmę. Ej, daj mi w końcu to przeczytać, ja siedzę cicho okay, od jakichś okay, kilku minut. Możesz iść, daję ci. Ja się tym zajmę! Ja jestem dumny z ciebie. Ja jestem dumny. Ja jestem dumny. Gratulacje! I napisał do niego to bardzo ładne zadanie. Wiem, że chcesz przeczytać to. Masz cały ten tekst. Dawaj, czytaj! Dawaj. Sam se czytaj. Dawaj. Nie, Chciałam tamten, bo tamten. Dawaj, pierwsze... Czytaj, nie pierwsze słowo, drugie? Trzecie? Czwarte? Piąte? Szóste? Siódme? Ósme? Dziewiąte? Dziesiąte? Dziesięć przekleństw, dawaj. W jednym zdaniu. Chyba idzie, pasuje do Rzepika. Co też bardziej do ciebie? No, Beski, to bardziej do ciebie, dawaj, czytaj. Słowa, bla, 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 coś tam, przekleństwo. Ja jestem dumny, szczerze. Kiewał spadł i sobie ten głupi ryj rozwalił. Nie mam głupiego ryja. Nie promuj swojego Instagrama, jak już to możesz też mój zapromować, jak chcesz. Yo, what's up? Jesus. Przez ten wpis straciłem 100 osób na Instagramie. A wejdź na mojego Instagrama. Na kosiarce jedzie. Dlaczego nie jesteś z Kropką? A, wszystko się wyjaśniło. No, jeszcze taki inny powód, ale to taki mały istotny powód, ale też jest taki malutki powód, który trochę nam przeszkadza. Kurwa, jestem w związku, gościu. Słuchaj, to jest tak, kobieta i facet nie ściana, zawsze można przesunąć. Tak trzymaj, Rzempik, tak trzymaj. Kropka, szykuj się. Co? Jesteś disgusting. Ewidentnie. Jesteś disgusting totalnie. Kropka, lubisz Krystiana? Ta cisza jest symboliczna. No i co, dalej nic nie powiesz? Dobra, lubię, fajnie się nagrywa. Jakie to było nieszczere, kurwa! Powiedziałaś mi na mieście, że jestem ładny, też nieszczere. Kiedy ci niby to powiedziałam? Nigdy, ale sobie wytworzyłem taką wyobraźni scenę, nie, że tak no mówisz. Dobra. Pytanie było, czy lubisz Rzempikę? A, lubię. A mnie? Też. Też nieszczery. Kropka. Musisz kliknąć na mnie prawym i dać dodaj znajomego, bo ja mam za dużo znajomych i mogę tylko akceptować zaproszenia. Tak, ale nie wspieraj go na Patronite, bo wszystko wydaje na batony. Nie lubię cię, Kropkę. Dobra. Przejrzyjmy sobie teraz fanart. Co wy na to? No dobra, dawaj. Fanarciki. Rzempik ma tak potężną japę, że mu nawet poza ryj wychodzi, patrz, nie? To jest jakby... Patrz. Patrz teraz.
Pokaż, jak wpieprzasz całego rogalika se medyczna. Co robi? No i po zębach. No i po zębach, ty jeszcze palisz, to w ogóle, ty masz pewnie jakieś 3 zęby tylko na krzyż. Kocham tą grafikę. Ty znasz genezę tej grafiki, kropkę? No, widzę, że cytki wam wystają. Nie. Wiecie, kto zrobi lepszą grafikę na Adrian Doxa? Nie! Wiecie, kto zrobi lepszą grafikę na Adrian Doxa? Uwielbiam! Bo on ma mieć takie skrzyżowane łapy, a tak naprawdę wygląda tak, takie dwa kikuty. Dwa kikuty łapiące się. Tato, gdzie ja jestem? Powiedziałem, że nie mam czasu, więc poszedł do rzepika i chyba ten mu zrobił takie coś. To będzie mnie dumna. O fuck, to jestem taki ja, taki wiesz, jakby o 5 nad ranem wstaję, takie... Gdzie mój rogalik 7 days? Ale fajne, no i po nogach widzowie. Ale ja piękny jestem. Nie kłam. To jest ciekawe. No. To jest fajna sprawa, taki graskówkowy styl, że tak to powiedziałbym. Okej, to jest miniaturka tego filmu. Nie wiem, co to jest. To będzie moje profilowe na jakiejś chrześcijańskiej stronie albo forum. Wow. Jeez, to jest moja twarz. To jest ewidentnie moja... Racja. To jest ładne. I to jest fajne. Ładne. Ale ludzie mają taką kreatywność ciekawą, fajną kreatywność mają ludzie. Czy... Zakończ stream, odpalę wam jeszcze raz, dobra? Aplikacja. Nie dobra, i co teraz zrobisz? A, okej, zagiąłeś mnie. Let's go, lećmy dalej. O, teraz... Teraz będzie Mr. Kinder Jajko. Wyobraźcie sobie, nie gdyby chcę. Cosiek dostał swój dubbing. Ej, Cosiek! Here I come, Morty! Zamieniłem się w Cośka, Morty. Morty, zamieniłem się w Cośka, Morty. Jestem Cosiek! Jestem Cosiek Rick. Cośkowy Rick!